Witajcie, czubeczki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku Sarożery na modyfikacji Equestria Dwar. Jako Królestwo Kiri, Kraina Kiri, no w sumie to zależy, kogo zapytamy. Ogólnie tak sobie zacząłem myśleć. My w ogóle nie patrzyliśmy na naszych północnych sąsiadów. Dobra, tego to ja już pamiętam, ale tego nie pamiętam. Więc to była pierwsza rzecz, którą pomyślałem. A po drugie, że oprócz tego, że w sumie tak mi się trochę spodobało ilość kontentu, to mi się nie podoba jedynie ewidentny brak zrozumienia tego, że ktoś może nie rozumieć, o co chodzi. Okej, dlaczego nie mogę wybadać statku? Okej. Coś... What the... Co ja otworzyłem? Ja wszedłem do gry! Ja wszedłem do gry! Czekaj, czy ja otworzyłem normalne drzewko technologiczne bez DLC? Jak ja to zrobiłem? Okej. Okay. Czasami można się zdziwić. O, ciekawe jest to, że... Miałem artylerię, ale mogę do tego... Ale po co? Dobra, więc ogólnie pomyślałem sobie, co byśmy chcieli, co byśmy ogólnie dążyli w tym tej serii. Mamy oczywiście możliwość odblokowania tego. I to nam da nowy fokus. Tylko wiecie, no, trudno to określić przez to, że jest strasznie tam dużo pisania. Ej, to jest dobre. Jeżeli mam minus 80, nabiję sobie, nie wiem, kilkadziesiąt tego, to naprawdę dużo będę. Okej, to warto zapamiętać. Ogólnie co nam pokazuje? Excavate. A, to w sumie pokazuje, to jest ważne. Jedyne co obecnie chcę, to sobie trochę nabić tego. Tutaj oczywiście mamy to minus 100. I zgaduję, że jeżeli się nam to polepszy, to wtedy będziemy mieli ogólnie rzecz biorąc lepiej. Dlatego myślę, że jeszcze można poczekać z tym. To nie wiem, czy nam się w ogóle przyda, bo to jest po prostu... Dostajemy bonusy na tych terenach. Więc na razie tego nie robię. To sobie porobimy, bo... Mamy tutaj jakieś plusy. Mamy tutaj experience. Tak naprawdę potrzebujemy to, ponieważ tutaj może coś być dla nas, ale jeszcze tego nie robię. To, co w głównej mierze chcę, to zbierać sobie te wszystkie political power. Ponieważ naprawdę, jeżeli możemy sobie zrobić za 15, tam zmniejszyć ten koszt, byśmy mieli tak sporo tego, to wtedy na pewno byłoby dla nas bardzo, bardzo pożądane. Jak na razie sobie bierzemy tutaj te wszystkie rzeczy takie w sumie nawet trochę przydatne. To też co zauważyłem, to że no przez to, że nie wiemy dokładnie co się dzieje, to tak naprawdę mamy dużo tutaj generic focus tree, więc tak naprawdę nas powiem szczerze, nas to nie obchodzi, czy coś sąsiedzi robią, dlatego że sąsiedzi nie mają kontentu, więc po prostu nic nie mogą nam zrobić. Więc mogę spokojnie tutaj ciągle coś dorabiać. No, political power by się przydał, ale tutaj też mamy. Dobra, na razie... Mówię tutaj... tutaj na razie nic nie robię. Zgaduję, że jeżeli bym sobie otworzył wybory, to znaczy, że może by się mi tamto włączyło, a ja już sobie trochę ogarnę. W ogóle ten mod widać, że on jest robiony na większą ilość czasu. Co zawsze w modach polega na tym, że koniec końców no trochę jest taki wybustowanie małych krajów dzięki temu, bo małe kraje mogą po prostu nic nie mieć przez dłuższy czas. Więc tak, tutaj mamy dużo jakichś takich gości, którzy nie mają kontentu, ale mają jakieś idee czy coś takiego. Tutaj mamy dziwny gatunek. Wiecie, ja się nie znam na tych. Mamy żerafy. Mamy gryfy. Mamy tego gościa z Mema. To jest chyba jakaś małpa. Podoba mi się, że na kontynencie, który dosłownie jest
pustynią są po prostu, jest gatunek, który wygląda jakby miał mieszkać, nie wiem, gdzieś, wiecie, no, gdzieś w zimnym właśnie miejscu. Okej, okay, tutaj też dostajemy te powiadomienia, więc może po prostu tak zróbmy. Mamy 100%, jeżeli chodzi... Mire Flayer. Co to jest? Mire... Mire Flower... Gdzie to niby jest? Że się jeszcze nie blokowało. Ja tutaj jeszcze nie włączyłem wszystkiego, nie widzę tego Mire Flower. Dobra, więc... Co to jest? Ewidentnie to nie jest coś, co chcemy. Ogólnie teraz zaczynają nam spływać te wszystkie dywizje, co oznacza, że po prostu już mamy ewidentnie wystarczająco na to, żeby sobie zwiększyć produkcję. No jak zwykle tutaj trzeba coś porobić. Na razie sobie biorę to. Mamy wystarczająco stali, nie powiem. Bo to kosztuje. Mamy niby to, ale... Czy czym się różni? Większy koszt? Defense? Po wieku, to... Nie, no to co zaczynamy? To jest o wiele lepsza broń niż tamto, więc... Więc sobie weźmiemy to. Dobra. Tutaj sobie zwiększamy. Dajmy sobie to dosłownie, nie wiem. The party property of United Hammer will never fall below. Nawet nie wiem, czy to jest Bishan Insta. Coś tam, coś tam. Mamy Weakling Change plus 10 dzięki temu. Okej, okay, co tutaj mamy? The Mount Aris Legislation. Ale co tutaj jest? United Kingdom of Aris. To... Dobra, może wyszukam to. Aris. United Kingdom. Ło, wow, masz ilość, wy jesteście tak daleko. A, to ci. Dobra, w sumie mamy z nimi podpisane nieco. Co to się nam zwiększyło? 88 mamy teraz. Co się zmieniło? Dobra, na razie mamy mega dużo decyzji, a mamy mało rzeczy. Więc tak, to co za chwilę sobie włączymy, sobie wybory, bo dosłownie 80%, no to w większości to będzie taki mały kod, że naprawdę będziemy mogli sobie zboostować. I to co chcemy zboostować sobie, to po prostu produkcję tego, bo my potrzebujemy tutaj naprawdę dużo political power. Mamy na razie command power gain, więc to na pewno aż tak bardzo nie będzie. Party popularity to nam się nie wchodzi nas. Okej, okay, w takim razie, więc tak, tutaj mamy political power, ile to kosztuje? 15, no to bierzemy. Tutaj też mamy. Tutaj, szkoda, że nie pokazuję koło tego, to by było fajniejsze. Tak, tutaj znaczy, że mamy naszych sojuszników. Oznacza, że musimy wybrać przynajmniej tych, co mają piątkę. Więc tutaj mamy piątkę. To jest Consumer Goods Factories. W sumie dla nas ok. No tak. Podoba mi się, że tak naprawdę większość z tych to jest po prostu coś ale po prostu taki nasza koncesjonowana opozycja i tyle. Jedyne co, to ja po prostu chcę to wziąć. A, to daje ogólny chyba rzecz biorąc. Albo może przez to, że to jest duży... Nie, to jest chyba ogólny. Okej, okay. Tam gdzie możemy sobie wydać 15, no to wydamy sobie. Tutaj w ogóle mamy 5, więc nie powiem fajnie. Jak na wyspie mamy? Mamy 15. Czy my nie możemy już więcej? Number of provisional and mandatory control border is less than... Nie wiem, co to znaczy dokładnie, ale kiedyś się dowiem. Tutaj jest 15. Realnie... Jeżeli są zmiany, to po prostu wiem, że to... czy już więcej nie możemy tego zrobić?
Mamy plus 2. O, maści los. To naprawdę sobie podboostowaliśmy. Dobra, bierzemy to. I w takim razie czekamy. I dosłownie możemy na razie poczekać sobie z tym, bo to przez cały czas tego trwania eventu. Nie wiem, co ile czasu on się, wiecie, odtwarza, ale jeżeli dosłownie można go odtwarzać co chwila, to byłoby znakomite. Bo teraz my to wszystko, co czekaliśmy przez te kilkanaście minut, odbijamy w kilkadziesiąt sekund. Więc trochę fajnie, nie powiem. Jak się rozumie mechanikę, jakbym od razu wiedział o tej mechanice, to wiecie mi, to o wiele łatwiej by było. Ja ogólnie nie jestem jakimś takim wielkim fanem takich mechanik. Tutaj akurat się przyda, bo my produkujemy tego. Okej, narrow majority for Republicans. Vote. Okej, coś się dzieje na głównym kontynencie, ale nas aż tak to za bardzo nie obchodzi. Okej. O Jezu, ile tutaj dodaliśmy? Fancy pants unelected into office. Okej. Coś dziwnego się dzieje na głównym kontynencie. Ale my tutaj zbieramy. I realnie, zamiast po prostu czekać, to możemy przecież wydać. Przecież, wiecie. Tutaj już możemy sobie... Daily political power. Tak. Nie obchodzi mnie, że ktoś tutaj ma więcej władzy. Co tutaj jest? A, nie możemy. Musimy... oddać komuś inną władzę. Dobra, jeżeli nie możemy tych, to oddamy naszym dosłownie sojusznikom. Czekaj, chyba że możemy... nie możemy. Musimy oddać komuś. To przynajmniej jest taki mechanizm trochę... trochę warunkujący, nie powiem. Ale i tak, jeżeli tutaj możemy... Szczerze, i tak tutaj będziemy mieć. Tutaj mamy jakieś bonusy. Dobra, dwa. Dobra, teraz bawimy się kompletnie w politykę. A, w sumie to jest takie, chodzi o to, że oni, każdy z nich ma jakiś limit tych miejsc. Czyli tak naprawdę możemy tutaj sobie porozdawać to. War support, co nie jest aż tak bardzo potrzebne. Resource też nie jest. To jest fajne. Okej, czyli tak, daliśmy już maksimum to, co możemy, political power. Tutaj możemy dać tylko tych. Okej. Tutaj co możemy? Dobra, będziemy dawać tylko to, co nam się tak naprawdę opłaca. To, co się nam mniej opłaca, to po prostu będziemy nie dawać. Tutaj w ogóle nikogo nie możemy dać, widzę. Tutaj też. Wow, już chyba się nam... tutaj moglibyśmy dać, ale... A, bo nie... Nie mamy pieniędzy. Okej. Okay. Dobra, więc czekamy. Mamy dosłownie ile? 3,3 dziennie tego. Czyli 5 dostajemy. Wow. Nie powiem szczerze, trochę to jest zbyt OP. Okej, okay, więc tak. Po prostu czekamy sobie. Tutaj możemy już sobie to trochę porozdawać. Więc tak. Produkcja... I tutaj też produkcja pójdzie. Oczywiście to powoduje, że oni trochę dostają tego, ale koniec końców przecież my będziemy mieć w sumie tutaj dosyć dużo wsparcia. Więc to nie jest aż tak źle.
Tutaj 30 jest. A. Czekaj, czy ta partia w ogóle... Ta partia... Czekaj, co to jest? Supremacy? A to jest Supremacy, ale jakieś inne rozdanie. Ale tutaj i tak kosztuje coś większego. Za 5 to jest stabilność. No, stabilność to damy sobie. 30... 30, 30... O, tutaj coś za 5 kosztuje. Monthly population albo construction speed. Dobra, construction speed. Czekaj, tutaj nie było mniejsza izba. A i tutaj możemy sobie dać jakiś za 5. Ale tutaj będziemy mieć bonus za tych. Wolę sobie zdobywać bonusy niż tutaj nic nie robić. Okej, okay, co tutaj mamy? Tutaj też 30, nie, tutaj tyle. War support, stabilność. O, tutaj stabilność plus 2%, więc. Znaczy się plus 2% więcej tego można zdobyć. Właśnie czasami nie pokazuje, w których można zdobyć więcej tego. Teraz też na samym końcu nie chcę mieć czegoś takiego, że wiecie, że będziemy tracić. Daily change mam plus 0,2, więc znaczy tak źle nie jest. Weźmy sobie to jeszcze. Ile to będzie trwało? Jeszcze trochę potrwa. My mamy, o, wolną, wolne fabryki, wow. Dawno czegoś takiego nie widziałem, jak wolne fabryki. My w ogóle jak to widzimy z produkcją, nice. Produkcja naprawdę dobrze poszła. Myślę, że możemy też tutaj drogi porobić, chociaż nie, na razie tylko fabryki. I też byśmy sobie zaczęli gdzieś tak w głąb chodzić. Okej, okay, 16 dni, ale jeszcze musimy sobie porobić te wszystkie rzeczy. Tutaj mamy 5, 30. Tak, opłaca się tańszy, bo wtedy oni mają po prostu lepsze, jeżeli chodzi o te bonusy. To ich jest ich stronghold. Okej, okay, jak wygląda teraz? Plus 0,1. Okay. Chodzi o to, żebyśmy tutaj też im zbytnio nie dodali. Pytanie jest, jak to wygląda? Tutaj mamy plus 16. 8. No, brakuje im, dobra. Nie będziemy już rozdawać, bo realnie się nam nie opłaca, ale realnie to już byśmy zakończyli. Sezon wyborczy zakończony. Możemy też porobić jakieś rzeczy. Dosłownie teraz mogę tylko być na decyzjach i klikać co chwila jakieś rzeczy, bo już mamy tyle political power. Okej, okay, tutaj widzę, że coś dużego. Fire of the South. Okej, okay, tak, bo jak to zrobiliśmy, to że coś tam było. Okej, okay, w takim razie robimy wreszcie to Guardian of Zebrica. Czyli wreszcie coś tam sobie porobimy dla nas ważnego. Normalnie no oczywiście wszystko jest ważne, ale to jest w sumie takie mega ważne. Tutaj coś będzie, więc warto zrobić. Na razie tylko idę w artylerię, bo dosłownie potrzebuję arty nieco. I mamy niby, produkujemy już samoloty, to fajnie, ale nie wiem czy lotniska mamy. Ok, jakieś żelazo. No to 6 dziennie to naprawdę jest dosyć potężne. Też nie będę robić zbytnio wojska, bo widzę, że jestem zacofany w niektórych sprawach. Nie chcę tutaj tego robić, bo to dosłownie mi zbija. Tutaj co to jest? Promote urban growth. Czyli po prostu byśmy wtedy zwiększyli sobie tutaj. Tak, zwiększamy sobie wtedy możliwości w tym. Myślę, że to jest fajne po pewnym czasie, co tutaj jest. O, możemy coś z nim tutaj porobić. Nie zauważyłem. Co to jest za decyzja? Mamy wszędzie tę decyzję, co to jest.
To dosłownie nic nam nie daje. Okej, w takim razie na razie będziemy wydawać tylko tutaj te rzeczy. No i zobaczymy, co tam da nam Guardian of Zebrika. Oby coś nam dało. Szczerze. Ale zgaduję, że jednak da nam tej. Jak widzę, że Railway będzie naprawdę potrzebne. Szkoda, że dopiero teraz się zorientowałem o tej mechanice, bo ona jest znakomita. Widzieliście, jak bardzo ją wykorzystałem. A mamy 0%. Okej. Tutaj jest jakiś coś. Jakieś rzeczy się dzieją. I dosłownie nie wiem jakie. Ale okej, odblokowało nam się jakieś nowe drzewko, odblokowało się. Okej, więc co tutaj mamy? Equestria, Quest Evolutionary Equestria, Możemy coś im wysłać? Możemy, zrobić jakiś sojusz, to ewidentnie. Tutaj jakiś dostaliśmy coś. Nie widzę tego. Musimy sobie pozmieniać gości, bo niektórzy naprawdę nam już nie są potrzebni. Ale to może później. Bo naprawdę stabilność w tym momencie nie jest aż tak mega potrzebna mi. Sobie tutaj też poruchmy. Jakieś rzeczy. Tutaj musimy mieć trzy fabryki tego. W sumie możemy. Synthetic Refinery. To sobie zrobimy takie zagłębie. Okej. Tu też możemy wysłać. I czy coś jeszcze tutaj ważnego? Mamy oczywiście o te rzeczy, ale ja powiem wam szczerze. Może one będą fajne później. Teraz to już jestem na takim etapie, gdzie naprawdę bardzo szybko się rozwijam. Coś się tam dzieje. Ciekawego jak zwykle. Okej, Kirin's Burden. Oczywiście, interwencja zawsze fajna jest. Przeczytałem interwencję i od razu dałem. Okej, jak tutaj wygląda? Okej, interwencja jest zatem. I co to? Trust Coral River Exercise. Co to realnie mi daje? Hisop. Ale co? Powiedzcie mi, czym się to różni? Nie wiem, po co mi to wszystko. Dobra, kim jest Hisop? Czy to jest jakiś gość? Szukam go. Hisop. Coral River, dobra. Nie wiem, czym się różnią. Proszę, powiedzcie mi się, czym się różnicie. Demand. O, możemy. Tutaj, ale jak na razie. My sobie to wykorzystamy. I wykorzystamy sobie tyle, ile możemy. Ale jeżeli się tutaj coś wylądowaliśmy. Po pierwsze, tak, musimy się tutaj rozstawić. Dostajecie Last Standa. I dosłownie wysyłamy resztę. I też tutaj wysyłamy resztę. No i jakoś nam idzie. Dobra, więc jeżeli możemy tutaj wyprodukować samolot, to ja bardzo chętnie to zrobię. Nie możemy. W takim razie wyślemy naszą flotę
którą... Dosłownie ona jest wielka. Więc ciebie dajemy. I twoim zadaniem jest... Strikeforce? Wow, masz traita tutaj przed tym. Okej, więc wysyłamy tutaj i zobaczymy, co tu się stanie. Okej. Okej. Mamy jakiś problem z sekretariatem mamy problem. Gdzie? Pokaż, gdzie się pojawia problem. Aktywowała nam się misja, której nie widzę. O, jest. Czyli mamy 362,5 dni, żeby chyba ich pokonać. Chyba to jest wystarczająco. Dosłownie nie wiem, co to... co to robi. Okej. Dosłownie szukam, co ja mam zrobić. No i na razie możemy sobie wyłączyć. I chyba na razie nic. Tak powiem szczerze. Dobra, na razie sobie tak dodajmy. Dobra, bo i tak my... Nasze statki... Gdzie są nasze statki? Nasze statki są tu. I szczerze powiem, wziąłbym wszystkie... wszystkie destroyery. I dałbym wam konwoj. Bo bardzo dużo konwoi tam leci. Dobra, jak na razie nasz wróg postanowił, że pójdzie sobie z granicy. I tyle. Ale na tym zakończę, bo już jest wystarczająco długo. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, że zostawić kciuka w górę, miłego komentarza, subskrypcję. Wyzwał mi Trahol, bardzo na 4. Na modyfikacji Equestria Dwarf. O, zauważyłem, że mają na wyspie. Stolica. Będzie easy. No to, cześć!